Wygaszanie kopalń ma potrwać do 2049 roku. Jak twierdzą eksperci, skutki eksploatacji mają być odczuwalne jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Co zrobić w przyszłości z obszarami pogórniczymi, jak chronić środowisko i jaki mieć udział w rewolucji energetycznej? To główne pytania, które zadają sobie naukowcy z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, jednego z nielicznych państwowych instytutów badawczych w kraju. Magda Sincewicz. W przyszłym roku świętować będą stulecie. 420 osób dzień w dzień pracuje nad tym, co najbardziej charakterystyczne dla naszego regionu, nad górnictwem. I choć odchodzenie od węgla jest faktem, to naukowcy wciąż prowadzą badania, jak przekuć nasze dziedzictwo w coś pożytecznego w przyszłości. W ostatnich latach w Instytucie zostało stworzonych bardzo dużo kompetencji, zakupiono bardzo dużo sprzętu z różnego rodzaju programów międzynarodowych i Instytut w zasadzie już w połowie, można powiedzieć, działa poza górnictwem, działa w sektorze przede wszystkim ochrony środowiska, odpadów. Chcemy jak najbardziej wspierać rewolucję energetyczną w kierunku tej zielonej energetyki, oczywiście z szacunkiem też dla tego górnictwa. Nie samodzielnie, a we współpracy, nie tylko tej w regionie czy w kraju, a także poza jego granicami. Wiele zagranicznych projektów jest już prowadzonych, m.in. w Hiszpanii, Niemczech czy Chinach. Instytut zmienił się w okresie ostatnich lat i w tej chwili rzeczywiście realizujemy bardzo wiele działań związanych z naszą funkcją na rzecz postminingu, czyli społeczeństwo oczekuje od nas pewnych działań, rozwiązywania problemów związanych z likwidacją górnictwa i również tych problemów związanych z likwidowaniem kopalń. Problemów, które mogą być odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Monitorujemy sejsmiczność indukowaną działalnością człowieka, monitorujemy zapadliska, monitorujemy płytką eksploatację, monitorujemy poziomy wód. No i mamy to monitorować przez następnych kilkadziesiąt przynajmniej lat. Główny Instytut Górnictwa, Państwowy Instytut Badawczy, działa głównie w obszarze górnictwa, geoinżynierii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w przemyśle. Zatrudnia ponad 400 osób, w tym ponad 120 z tytułami naukowymi. Rocznie wykonuje parę tysięcy prac badawczych.